Szanowni państwo, z dzisiejszej perspektywy nie lada niespodzianką może wydawać się fakt, iż niewielkie miasteczko Szydłowiec, obecnie w województwie mazowieckim, stało się miejscem skąd do wielkiej polityki krajowej, a także europejskiej dotarło aż trzech kasztelanów, wojewoda, dwóch podskarbich koronnych, a wreszcie kanclerz wielki koronny Krzysztof, określany przez część badaczy jako jeden z najpotężniejszych postaci, w, jedna z najpotężniejszych postaci w Królestwie Polskim swoich czasów. Nie sposób jednoznacznie określić, w którym momencie wyodrębniła się linia odrowążu na sztłowcu spośród starszych gałęzi tego rodu, które obierały swoje siedziby w końskich, sprowie, białaczowie czy szczekocinach. Zachowując ostrożność, można przyjąć, iż nastąpiło to na przełomie XIV i XV wieku, a swego rodzaju granice chronologiczne. Wyznaczają dwa znane w historiografii dokumenty. Pierwszy z nich przywołany został przez XVI-wiecznego heraldyka Bartosza Paprockiego i datowany przez niego na przełom lat 60. i 70. XIV wieku, a zatem okres panowania Kazimierza Wielkiego. Drugi dokument datowany na rok 1401, a więc próg wieku XV. Treść starszego z dokumentów mówi nam, iż król Kazimierz III. Przenosi dobra Jakuba, Mikołaja i Piotra od z chlewisk na prawo magdeburskie. Pośród wymienionych w dokumencie majątności wspomniane zostały m.in. chlewiska, smagów, dąbrowa, ale i szydłowiec. Pozwalam to sądzić, iż w drugiej połowie wieku XIV odrowążowie prowadzący rozwiniętą akcję osadniczą na rubieżach dawnej Puszczy Radomskiej, obrali za swoją siedzibę najpierw chlewiska, a później wyodrębnili się jako druga gałąź z gniazdem, właśnie w szydłowcu. Tą odrębność potwierdza wspomniany już dokument datowany na rok 1401. Wówczas to bowiem bracia Sławko oraz Jakub od Rowążowie, dziedzice na, na Szydłowcu, dokonali fundacji na rzecz tamtejszego kościoła parafialnego pod wezwaniem Wszechmogącego Boga, Najświętszej Marii Panny i Świętego Zygmunta. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż do dziś utrzymuje się Tradycja tejże świątyni, czego dowodem jest kościół parafialny w Szydłowcu, pod wezwaniem no nie innym jak właśnie świętego Zygmunta. Można zatem przyjąć, iż w wiek XV odrowążowie szydłowieccy wstępowali na arenę dziejów jako wyamancypowana wyaman rodzina, jedna z młodszych gałęzi, co prawda potężnego rycerskiego małopolskiego rodu, ale świadomie osadzona w swoim szydłowieckim gnieździe. Wiek ten był dla potomków Sławka i Jakuba szczególnie pomyślny i obfitujący w zdarzenia mające określić ich miejsce i znaczenie w strukturze politycznej i majątkowej Królestwa Polskiego. Dość powiedzieć, że w ciągu czterech pokoleń z posiadaczy niewielkiego jednak majątku na obrzeżach dawnej Puszczy Radomskiej, szydłowieccy w latach dwudziestych XVI wieku stali się jedną z najzamożniejszych i najbardziej wpływowych rodzin w państwie Jagiellonów, także jedną z rodzin liczących się na arenie europejskiej. Tymczasem należy zdać podstawowe pytanie – jak do tego doszło? Wraz z objęciem tronu polskiego przez przedstawiciela litewskiego domu panującego, znanego doskonale wszystkim Jogajłę Olgierdowica, czyli naszego Władysława II Jagiełłę, w królestwie zachodziły liczne zmiany polityczne i personalne. Nowy król krok po kroku Wynosił na coraz ważniejsze stanowiska członków mniej znanych rodów lub też przedstawicieli tzw. młodszych gałęzi, dawnych, bogatych i dobrze usytuowanych domów rycerskich. Dawało to możliwość awansowania osobom spoza dotychczasowej, najściślej rozumianej elity wielko- i małopolskiego rycerstwa. Nie oznacza to jednak, iż w ramach konkretnego rodu dochodziło na tym tle wyłącznie do kontrowersji. Przeciwnie, w wielu przypadkach sytuacja, sytuacja ta dawała swoistą trampolinę do podniesienia statusu mniej zamożnych krewnych. Z taką sytuacją mamy prawdopodobnie do czynienia właśnie w odniesieniu do z skrzydłowca oraz ich relacjach z innymi przedstawicielami tego starożytnego, jak na warunki polskie domu. Dzięki wsparciu krewnych oraz nowej polityce personalnej Jagiełły, przed możliwością zrobienia prawdziwej rycerskiej kariery stanu, choćby wspomniany już Jakub Skrzydłowca, prawdopodobnie uczestnik Wiktorii Grunwaldzkiej 1410 roku, a także domownik potężnego wówczas biskupa krakowskiego, Wojciecha Jastrzębca. Związki z hierarchą doprowadziły do małżeństwa Jakuba z jego krewniaczką, niestety nieznaną z imienia Jastrzębcówną. Para doczekała się licznego potomstwa, któremu Jakub pozostawił przyzwoity już zespół dóbr, zorganizowany wokół gniazda rodowego, a złożony z Szydłowca i ośmiu miejscowości, spośród których, co warto wymienić, wieś Pogorzałe oraz Skarżysko-Rycerskie, dziś osiedla miasta Skarżyska-Kamiennej. Majątek ten dziedziczyli bracia Stanisław, Piotr i Mikołaj, a także prawdopodobnie Osiem, osiem Panien, no, które, jak wiele kobiet w dawniejszej historii, niestety giną w pomroce dziejowej. Spośród braci należy zwrócić szczególną uwagę na Mikołaja, podstarościego i burgrabiego krakowskiego, a także Stanisława. To jemu yy, Stanisławowi naj, w największej mierze dom Szydłowieckich, a i samo miasteczko zawdzięczają okres rozkwitu i impuls potężnego rozwoju polityczno-ekonomicznego. Stanisław, jako najmłodszy z braci, jeszcze w okresie współdzielenia z nimi dóbr szydłowieckich, wystarał się dla rodzinnego gniazda o jarmark w Dzień Świętego Zygmunta, a także rozbudował tamtejszą siedzibę, nadając jej cech gotyckiej rezydencji z umocnioną wieżą bramną. Sam Szydłowiecki wspierany był na przestrzeni lat przez współrodowca Jakuba Zdenbna i Szczekocin, pełniącego zaszczytne urzędy podskarbiego wielkiego koronnego, kanclerza wielkiego koronnego, a także kasztelana krakowskiego, a zatem najwyższą świecką godność w Królestwie Polskim. Szczekocki okazał się dobrym promotorem i umożliwił krewniakowi wejście do szeroko rozumianego otoczenia króla Kazimierza Jagiellończyka. Uzyskawszy te możliwości, Stanisław już samodzielnie, systematycznie wspierał się po ścieżkach kariery, chociaż na pierwszy awans musiał czekać dość długo. Od jego uzyskania w roku 1457, a mowa tu o kasztelanii żarnowskiej, dalsze awanse przychodziły mu już zdecydowanie łatwiej. Przewagą Stanisława Szydłowieckiego musiały być jego przymioty osobiste, które w szczególny sposób ujęły króla Kazimierza, Jagiellończyka. Ten bowiem około 1467 roku powierzył Odrowążowi opiekę nad swoimi synami, obdarzając go mianem ochmistrza dworu młodych królewiczów. Był to akt niewątpliwie najwyższego zaufania, gdyż poza zrozumiałą ojcowko, ojcowską troską Jagielon powierzył tę funkcję osobie, która miała być współodpowiedzialna za kształtowanie przyszłego następcy tronu, a jak miało się okazać, aż trzech następców tronu. Warto wspomnieć, iż w tej materii wraz z Odrowożem współpracował blisko sam Jan Długosz, ojciec naszej historiografii. Praca na dworze spotkała się niewątpliwie z wysoką oceną króla i jej, jego najbliższego otoczenia, czego dowodem były dalsze awanse Stanisława. Od 1471 roku Burgabiego Krakowskiego, następnie kasztelana radomskiego, aż w końcu starostę krakowskiego, który to urząd przyz, przyznano mu na przełomie lat 80. i 90. XV stulecia. Stanisław Szydłowiecki brał udział we wszystkich wielkich wydarzeniach swoich czasów, będąc jednym chociażby z sygnatariuszy Pokoju Toruńskiego 1466 roku. Czy jako jeden z autorów osadzenia na tronie Czech i Węgier, najstarszego syna króla Kazimierza Elżbiety Habsburżanki Władysława Jagielończyka. Sam Stanisław zmarł w roku 1493. Udało mu się jednak do tego czasu dobrze wymościć dla swego licznego potomstwa wygodne pozycje, umożliwiające im później obejmowanie kolejnych urzędów i stanowisk. Spośród siedmiu synów, których inteligentny możnowładca rozproszył niejako na dworach kolejnych królewiczów, najstarszy, Jakub, blisko związał się z Janem Olbrachtem. U boku którego pełnił następnie godności podskarbiego nadwornego, a przy jego następcy, Aleksandrze, urząd podskarbiego wielkiego koronnego. Oprócz tego zasiadał także w Radzie Królewskiej jako kasztelan sandomierski. Poważne, poważnie rozrastała się również jego fortuna, wynikająca z powierzanych mu przez monarchów w królewszy, w tym przypadku starostw sandomierskiego, Sochaczewskiego i Łęczyckiego. Panowie na Szydłowcu mieli niewątpliwie swoistą smykałkę do zajmowania się sprawami finansowymi, co z jednej strony wynikało z zaufania, jakim obdarzali ich kolejni władcy, a także niewątpliwie ich rodzinnej współpracy i chęci utrzymania się przy skarbie koronnym. Funkcje późniejszych ministrów skarbu po Jakubie pełnili także Krzysztof jako podskarbi nadworny Zygmunta I oraz Mikołaj, podskarbi wielki koronny do roku 1532. Niemniej interesujące, choć nie tak spektakularne kariery zrobili bracia Piotr i Paweł. Pierwszy pod komorzy i burgrabia krakowski, a co ważniejsze starosta gostyński i nowrocławski. W życiu tego rycerza nie odbyło się jednak bez skandalu obyczajowego. Dopuścił on się, swojego, dopuścił on się bowiem swoistego mezaliansu, zawierając związek małżeński z córką niezwykle zamożnego, acz jednak mieszczanina krakowskiego Erasma Krupki. Jego małżonka Barbara stała się z jednej strony obiektem absolutnego uczucia, z drugiej strony no powodem pewnych kpin i szykan, jakie próbowano w stosunku do niego kierować. Jego młodszy brat obrał karierę duchowną i naukową. Paweł, odbywając studia na włoskich uniwersytetach, sięgnął po tytuł doktora prawa kanonicznego. W sprawach politycznych nie wpisał się szczególnie głośnymi przedsięwzięciami, pełniąc krótko urząd kanclerza Królewicza Zygmunta, następnie prepozyta Kolegiaty Średzkiej i Poznańskiej, a w końcu kustosza katedry, katedry Krakowskiej, w której to bracia pochowali go w roku 1506. Zdecydowanie mniej szczęścia mieli Marcin i Jan Szydłowieccy. Pierwszy określany w kronice rodzinnej jako śmiały. Nieco zbyt pośpieszny, ale dumny i rycerski, a zatem wzór nieokiełznanej młodości. Zmarł młodo, nie pozostawiwszy po sobie potomstwa. Niewiele wiemy także o Janie Szydłowieckim, duchownym, który wedle wspomnianego rodzinnego kodeksu, pomimo dużych możliwości, wolał pozostawać w domowym otoczeniu. Przeciwieństwem tej postawy, albo absolutnym przeciwieństwem tej postawy, były osobowości Mikołaja i Krzysztofa. Ten pierwszy, pozostając nieco w cieniu dominującego brata, rozwijał swoje zainteresowania przede wszystkim jako mecenas sztuki, rozbudowując choćby w stylu renesansowym zamek w rodzinnym szydłowcu, a także przebudowując tamtejszą farę. Kolejne urzędy i godności, a szczególnie starostwa, których trzymał w szczytowym momencie aż pięć. Zdawał się, zdawał się piastować głównie ze względów ekonomicznych, być może nieco więcej uwagi i zainteresowania poświęcono sprawom skarbowym jako podskarbi nadworny, a następnie podskarbi Wielki Koronny. Przede wszystkim stanowił, stanowił on jednak wsparcie dla polityki prowadzonej przez jego brata Krzysztofa, niebezpodstawnie uznawanego za ulubieńca hegelonów, a zwłaszcza króla Zygmunta I. Fakt ten właściwie nie powinien dziwić, gdyż zgodnie z logiką stosowaną przez jego ojca, Stanisława. Każdy z braci miał za zadanie wystarać się o swoisty przyczółek na dworze jednego z królewiczów. W momencie śmierci sędziwego króla Kazimierza Krzysztof oddelegowany został na dwór młodego Zygmunta, młodego królewicza Zygmunta, co wydawało się w, danej, w, danej, w danym momencie sytuacją no, najmniej korzystną. Towarzyszył mu jednak wiernie przez yy kolejne lata, zarówno w czasie pobytu Zygmunta na Węgrzech, na dworze starszego brata Władysława, następnie zaś na Śląsku, gdzie Jagielon pełnił w imieniu wspomnianego brata funkcję namiestnika prowincji z tytułem księcia na Głogowie i Opawie. Wszędzie, gdzie los rzucił młodego Zygmunta, wraz z nim podążał i Krzysztof, zwykle jako ochmistrz dworu lub kanclerz odpowiedzialny za wydatki i służbę królewicza. Nic więc dziwnego, że w momencie, gdy los uśmiechnął się już do Jagielona, wraz z nim do Polski powrócił jego rówieśnik i towarzysz Krzysztof Szydłowiecki. Od roku 1507, stanowiącego początek panowania króla Zygmunta I, odrową szpiął się po szczeblach kariery ziemskiej i dworskiej. Zaczynał od bardzo ważnej funkcji podskarbiego nadwornego. Następnie przez kasztelanie sandomierską i podkanclerstwo już w 1515 roku sięgnął po urząd kanclerza Wielkiego Koronnego, który łączył z Palacją Krakowską i kilkoma starostwami. Najistotniejsza była jednak większa pieczęć kanclerska, która dawała Krzysztofowi możliwość uczestniczenia w polityce zagranicznej. A jako, że Królestwo Polskie okresu Zygmuntowskiego stanowiło no, bezdyskusyjnie jedno z kluczowych podmiotów politycznych ówczesne, ówczesnego świata, no, także, i szy, także i Szydłowiecki pozostawał postacią o ogromnych wpływach i znaczeniu w skali międzynarodowej. O kontakty z nim, głównie z powodu przemożnego wpływu na Zygmunta I, zabiegały dwory całej Europy, nieszczędząc mu przy tym obfitych podarków, które z dzisiejszego punktu widzenia niewątpliwie zna, nosiłyby znamiona Korupcji. W czasach jego aktywności na te sprawy patrzono jednak nieco inaczej. I płynąca z Anglii, Francji, Austrii, Prus, Prus czy Węgier rzeka gotówki budziła raczej zawiść przeciwników politycznych aniżeli moralny sprzeciw tudzież reperkusje prawne. Co tu dużo mówi, szanowni Państwo? Pieniądze przyjmowali wtedy wszyscy i wszędzie i to też można uznać za długie trwanie w historii. Szydłowiecki, jako stronnik polityki prohabsburskiej i człowiek zdecydowanie nierozmiłowany w rycerskich przedsięwzięciach, zasłynął jako jeden z inicjatorów i konstruktorów brzemiennego w skutki wydarzenia, znanego pod określeniem Zjazd Wiedeński z roku 1515. Następnie, jako inspirator pokojowego rozwiązania sporu z Zakonem Krzyżackim, przyłożył się do realizacji wydarzenia. Powszechnie znanego jako Hołd Pruski. Pozostający równolegle w nieustannym sporze z królową Boną uchodził za polityka niezwykle butnego i pyszałkowatego, charakteryzującego się jednakowoż ogromną skutecznością i sprawczością. Przybywszy do Krakowa posłowie z, z różnych państw, w swoich instrukcjach poselskich mieli zwykle polecenie szczególnego zbliżenia się do Krzysztofa Szydłowieckiego i jego przyjaciela, podkanclerzego, biskupa krakowskiego Piotra Tomickiego, których to razem uznawano za kreatorów polskiej polityki i prawdziwe, rzeczywiste filary całej nawy państwowej. Zważywszy, iż ulubionymi rezydencjami biskupa Tomickiego pozostawały Kielce oraz niedaleki Bodzentyn, a Odrowąż upodobał sobie szczególnie Ćmielów i tamtejszą rezydencję, którą wzniósł w stylu renesansowym, można przekornie stwierdzić, że losy jednego z najpotężniejszych państw XVI-wiecznej Europy zwykły się ważyć między Wisłą a Przedgórzem Świętokrzyskim. A zatem na terenach dzisiejszego województwa Świętokrzyskiego. I to, szanowni Państwo, nie był ostatni tego typu wypadek, co mamy nadzieję jeszcze dowieść.